Witam, sobota, 30 stycznia. Jak tam z rakietami? Rakiety Fall Start, tak? Troszeczkę tam odpaliły. Może nie takie troszeczkę, bo dosyć sporo. Ale co się wydarzyło? Grubasy pierdnęły albo jakieś tam wieloryby pierdnęły. I powstały Fall Starty, ale już zrobiło się dosyć ciekawie. Ostatnie analizy Bitcoin, Ethereum, XRP. Filmik długi, oglądać nie macie chyba chęci oglądać takich długich filmików. Postaram się jakoś to skrócić. Dzięki wszystkim za pozytywne łapki. Coś mi tu nie chce scrollować, moja myszka do wymiany pójdzie chyba. Dzięki wszystkim za komentarze. Talar okolice 25 się ustawia jednak, chcę, żeby ten Bitcoin wyłamał overbalance. Korekty fali drugiej. Nie było widać, rozdzielczość, wiadomo, YouTube nie ustawiło. Karol tu się wkurzył, że nie chcą kupować. Taki jest rynek. Grubasy. Wieloryby, tak, oni potrafią poruszyć rynkiem, tam ulica nie poruszy tym rynkiem, tam nawet nie ma co tutaj o tym marzyć. Dobra, chwilę przypomnienia. Grubasy pierdzą. I popyt nie daje sobie rady. Także overbalance fali B trzyma. Co może być jeszcze? Może być jeszcze tak, jak sugerowałem wcześniej, że cena z tego rejonu mogłaby podskoczyć jeszcze w górę, tak? Czyli przyjdzie pompa, nie wybije 100% fali B i może być jeszcze jedno pchnięcie niżej, wywołanie kolejnej paniki po to, żeby inwestorzy sprzedawali swoje pozycje, oddali bitcoiny właśnie tym wielorybom, którzy będą tutaj czekać, tak? Prawdopodobnie. Dobra, tak, prawdopodobnie, czyli pompa była pompa. Patrzymy na wykresie, jak wszystko było. A jeszcze wcześniej tutaj może wrzucimy do sprawdzenia. Była też hipoteza, że już ta rakieta mogłaby ruszyć w fali piątej, tak? Niektórzy czekają na falę piątą, niektórzy czekają na 20 000, ale już w ostatniej analizie wiecie, gdzie jest opór, tak? Opór techniczny fali B, tak? Overbalance tej fali B trzymać może, tak? Strefa podażowa, opór techniczny, overbalance, bardzo mocny. Także ruszyła mocna rakieta. Też liczyłem na to, że jednak ta cena pokona ten opór, wejdzie w zasięg tutaj z atakiem na szczyt fali B. Być może korekta, tak? I kolejne pchnięcie na fali piątej z atakiem na szczyt aktualny ATH. Nie. Jednak grubasy, zbyt dużo grubasów tutaj pierdnęło. Być może jakiś wieloryb zrobił sobie zrzutę, dla niego była fajna cena, żeby tu zrobić wyprzedaż. Ta moc popytowa nie dała rady. Taki jest silny opór techniczny, tak? W tej strefie i cena została tutaj zniżona do strefy fali 1,2. To jest ta strefa tej korekty 1,2. Liczymy, że to już prawdopodobnie idzie w fali piątej, ale jeszcze nie. Jeszcze nie poszło. Także widzicie, overbalance idealnie, tak? Idealnie obrona 100% overbalansu fali B. I teraz co z tym dalej zrobić, tak? Zobaczcie, jak to rynek fajnie pracuje. Idealnie 100% dojście, tak? Fajna pompa, fajna rakieta, która mogłaby już ruszyć i większość, no nie wiem, czy większość, dobra. Niektórzy oczekiwali, że już jedziemy w fali piątej, wybijamy ETH i już jest droga otwarta. Droga otwarta, tak jak tam opisałem, po wybiciu trzech ważnych poziomów, tak? Overbalance fali B. To jest pierwsze, co musi być wykonane przez cenę, żeby otworzyć sobie drogę szczyt fali B i aktualny ATH. Niestety, pierwszy punkt nie został wykonany. Nie było wybicia overbalansu. Także w mojej hipotezie było, jak pamiętacie z ostatniej analizy, pompa do góry, prawdopodobne zejście może być nawet w te rejony tutaj, gdzie mieliśmy wyznaczone 88,6 do 100% fali drugiej. Jest taka rezerwowy taki poziom, gdzie być może tu ustawione są worki tych wielorybów, tak? I tu się wtedy by napełniły. Tego nie wiemy. Tak? Jest tylko taka hipoteza, bądź drugie było, że cena wybije falę B, overbalance, wybije tutaj szczyt fali B, ale ATH aktualne będzie takim oporem, że zniesie tą cenę tutaj niżej i cały czas według analizy technicznej, tak jak mówię, nadal jesteśmy w fali czwartej prawdopodobnie, tak? Kiedy się kończy fala czwarta, mówiłem, tak? Wybicie overbalansu fali drugiej unieważnia. Nie ma żadnej fali czwartej, buduje się większa korekta, która w przyszłości, tak? W dłuższym terminie pociągnie cenę na wysokie półki cenowe. Także na razie sprawdzamy, co tu się wydarzyło, tak? Był fajny rejon tutaj, też o tym mówiłem, rejonie, tak? Tu może coś się wydarzyć, tak? Na to czekałem, że w tym rejonie coś by się mogło wydarzyć. Była też taka tutaj w tym temacie hipoteza na power up. Ja tak sobie to nazywam, bo już nieraz zauważyłem taki schemat na wykresie power up. Może to się nazywa inaczej, ja sobie nazwałem po swojemu. O co tu wszystko chodzi? Dynamiczne zejście. Tam była strefa popytu, czyli coś się wydarzy, tak? Cena nie wybiła najważniejszego dołka, tak? Tutaj ta strefa była popytu oznaczona, jak pamiętacie. Cena nie może wybić ostatniego minimum, czyli coś miało się wydarzyć. I to właśnie było to, co się właśnie wydarzyło. Cena schodzi. Impuls fali pierwszej, korekta prosta, A, B, C. Dynamiczne zejście nie wybija dołka, dynamiczne pchnięcie w górę, tak? Czyli już coś się wydarzyło, cena weszła w zasięg fali A, robi korektę i dla mnie nie jest to, że to jest 1, 2, 3, 4, czekam na 5, bo tam będą jechać niżej, nie. Dla mnie jest tu już impuls, prawdopodobne zejście korekcyjne 50, 61,8, punkt zwrotny, dlatego dałem tutaj taką linię oporową, wybicie linii. Ta linia oporowa mogłaby tutaj przytrzymać cenę, cofnięcie do linii oporowej i power up co najmniej tutaj na atak na szczyt fali B, czyli szczyt ostatniego swingu. Wiadomo jak się wydarzyło, nawet ta pompa była jeszcze znacznie większa, tak? Także było zejście korekcyjne, podejście, tak? Sugerowane do linii oporowej, zejście trochę niżej. Wybicie linii oporowej i jeszcze test tej linii oporowej, tak, czyli korekta i tutaj widzicie trochę małe problemy na fali B na wybiciu. Cena poszła wyżej, skorygowała, no i tutaj była ta rakieta, tak. No i tak to się wydarzyło. Co teraz mogłoby z tym być dalej? Dalej utrzymujemy, dopóki cena nie wybiła minimum, utrzymujemy, że jesteśmy w fali czwartej, która nadal się rozbudowuje. O, tak będziemy fajniej widzieć, czyli overbalance już wiecie, że tutaj bardzo mocno trzyma. Także pierwsze co, wybicie overbalance, chociaż tu pokazuje, że wybiło. Delikatnie, czy ja źle troszeczkę wymierzyłem, sprawdźmy dokładniej to. Kwestia zależy może u jakiego brokera, też by trzeba posprawdzać. Jest dokładnie. Tu zrobię linię chudszą, żeby było dokładniej. Cieńsza linia jest. Przenosimy na minima i sprawdzamy. Idealnie 100%. Nie było wybicia. To jest punkt w punkt, tak? Także widzicie jak działa tutaj na tym rynku i nie na tym, tak? Na innych też rynkach, jak działa overbalance, tak? To po prostu overbalance powstrzymał przed dalszymi wzrostami. I to będzie nadal bardzo mocnym oporem technicznym. Tu można zaznaczyć 100% fali B. Bardzo mocny opór techniczny. Tak, tu wcześniej mówiłem, że w tej fali, tak, tu było 1, 2, tam na wykresach oznaczonych. Ta mała korekta będzie trzymała, ta mała korekta, widzimy, została właśnie wybita przez ten power up. Zejście korekcyjne, kolejne wybicie, potwierdzenie malutkiej korekty w trendzie. Tak, czyli ta korekta już była tutaj gotowa przytrzymać ten trend z atakiem na falę B, tam było sugerowane. Ona trzymała, tu została wybita, tak, cofnięcie jest ceny. Prawdopodobnie jakieś poziomy oporowe. Wiadomo, przed szczytem też jest opór techniczny, dużo jest sprzedających, tak, ale była moc, cofnięcie korekcyjne głębsze i tutaj była ta rakieta, no i tutaj jest sufit, taki sufit tytanowy, tak, tytanowy sufit, bo to nie jest betonowy, bo betonowy byłby rozbity, ale to jest już z tytanu, tak, z tytanu sufit, który nie dał się tutaj rozjechać, tak, ta mała korekta prowadziła, została wybita, czyli która korekta prowadziła trend dalej, była to ta korekta, gdzie mogło powstać 1, 2, 3, 4 i 5, na które też technicznie liczyłem, tak, co się stało, overbalance, tutaj wybroniony, ale jest 100% wybite, tak, cena chociaż tutaj odreagowała, ale wybiła delikatnie 100%, czyli ta korekta nie trzyma, jest to podejście trójfalowe, a jak wiecie, często mówiłem, że trójfalowe podejścia są przeważnie w fali B, czy też fala B sugeruje się technicznie podejściem trójfalowym i tu mamy podejście trójfalowe, czyli znowu jest ta hipoteza w grze, że może to być tylko podejście na fali B i zejście ceny. Teraz jak głęboko? Czy znowu cena cofnie się tu? Czy zostanie spatowana na najniższe tutaj rejony? Nie tu. Tutaj, tak. Tu jest najniższa strefa jeszcze. A równa się C. Mogła być tutaj reakcja oraz do 100% overbalansu tej fali drugiej. Także jak tu overbalans zadziałał fajnie, tytanowo, jeżeli cena zostałaby sprowadzona tutaj w te rejony, też overbalans ma prawo tutaj zadziałać, czyli fajna strefa popytowa. Czy tam cena dojdzie, czy nie dojdzie, ja tego nie wiem, tak? To wszystko nie jest robione na pałę, że robię sobie tutaj kreski, literki na pałę. Tylko wszystko jest według analizy technicznej, czyli według tego, co kiedyś wydarzyło się historycznie, tak, w czasie, na wykresie, kiedyś tam i być może wydarzy się też w przyszłości, tak, na tym polega analiza techniczna. Czyli pierwsza wersja nasza, hipotezy, prawdopodobnie tu może być fala B, czyli fala B, korekta pędząca, no i tu by mogło straszyć, że po pędzącej rynek może gwałtownie runąć tutaj na niższe rejony i kwestia teraz, czy te opory wytrzymają, tak? Czy ci, którzy tam liczą na 20 000, że dla nich to się sprawdzi, tak? Jeżeli tutaj by naprawdę runęło po pędzącej, no to może być niebezpiecznie. Także pierwsza hipoteza, jeszcze raz powtarzam, fala B pędząca i tu jest już zagrożenie, że ten rynek może tutaj hulnąć i nie tylko grubasy tu będą pierdziały, ale też wieloryby się dołożą, żeby tutaj pierdnąć nisko i kwestia, jaka moc popytowa jest tu w tym rejonie, jeżeli ta cena tu dojdzie. Czy coś mogłoby się jeszcze innego tutaj wybudować? Spójrzmy. Pozytywniej bardziej moglibyśmy uznać hipotezę, że rynek nie będzie chciał tak jechać nisko. Nie chce tak nisko zjeżdżać. Być może tu jest dopiero impuls fali pierwszej, tak? To jest tylko hipoteza na podstawie analizy technicznej. Tak nie musi być, może nie musi, tak? 1, tu tworzy się A lub 2, czyli korekta. A lub 2. Bardziej pozytywnie popatrzymy sobie troszeczkę, tak? Po mocnym impulsie, to jest cały impuls, stąd jest start, tak? Czyli stąd wystartował ten impuls duży, taki dosyć poważny do tytanowego tutaj sufitu. Został skorygowany, być może ta korekta tu się rozbuduje, cena niekoniecznie może być wepchana tam w tą strefę popytową. Tu rozbuduje się korekta i zostanie jeszcze przeprowadzona jedna akcja kupujących o przełamanie też, czy przerwanie, tak, rozbicie tego tytanowego sufitu. Także opcja taka bardziej już, można powiedzieć, pozytywna. Rozbudowanie tutaj tej korekty i jeszcze być może próba ataku. Ja tego nie wiem. Tworzę taką hipotezę. Nie wiem, ile cena jeszcze zdoła podejść, czy ona zdoła jeszcze podejść. Ile by jeszcze musiała się cofnąć, tak? Czy zrobiłaby jeszcze takie cofnięcie do korekty prostej, tak? Według analizy technicznej, że mogłaby powstać fala B, jeszcze jedno podejście, zejście, ale nie może zejść cena poniżej. Nie mogłaby cena zejść poniżej ostatniego tutaj minimum, tak? Tutaj nie mogłaby cena zejść poniżej tego ostatniego minimum, czyli korekta prosta, czy jaka by nie była, tak? Czy płaska. Tak, bo może być podejście jeszcze jedno wyżej. Tak, hipoteza taka, że jeszcze próba ataku. Za mało mocy, za mało paliwa. A, tu jest cena, dobra. Korekta płaska i wtedy kolejna być może jeszcze próba tutaj rozwalenia tego tutaj tytanowego sufitu. Tak? Taka hipoteza bardziej pozytywna dla tych, którzy oczekują już jazdy. Także tu było zakończenie fali czwartej. Jest impuls, robimy korektę i jest rozpęd, rozwalenie sufitu i już jedziemy w fali piątej, bądź jeszcze może się rozbudować wyżej, tak jak mówiłem, kolejna hipoteza, że tu będzie kolejny tytanowy sufit na ATH konkretnym, tym aktualnym i jeszcze cena może być jeszcze tutaj zjechana niżej. Także będą jeszcze hipotezy. Pamiętacie, jakie są? Na razie obserwujemy, co tu się będzie działo. Czy tu będzie podejście, zejście i kolejna taka pompa. Też bym oczekiwał takiej mocnej pompy, jak wydarzyła się tutaj, tak? Czyli zebranie sił przez kupujących i kolejny atak, ponieważ oni, widzimy, chcą rozdawać karty, ale jeszcze ten tytanowy sufit im tutaj nie pozwolił wjechać na wyższe półki cenowe. Także nadal tutaj może być jeszcze kolejna próba, bądź podejście tylko wyżej i grubas pierdnie. Znaczy, no nie jeden grubas, tylko armia grubasów plus jakiś wieloryb i zejście, tak? Hipoteza zejścia tu do strefy i tu być może są te worki ustawione przez tych wielkich graczy. Nie wiem, jak będzie, obserwujemy, tak? Ja nie jestem jasnowidzem. Robię analizy techniczne, hipotezy na podstawie tego, co potrafię, tak? Może ktoś jest mocniejszy w tych tematach. Fajnie, że są tacy ludzie. Ja nie jestem najmocniejszy. Także to by było na tyle. Czekam, co cena dalej zrobi, tak? Co było tam dalej jeszcze u nas? Bitcoin omawialiśmy. Power Up już był pokazywany. Ethereum przejdziemy szybko. Ethereum też widzimy, nie daje sobie rady, chociaż tutaj fajny był już poziom zejścia korekcyjnego 50%, tak, przeceny tego impulsu, czyli 1, 2. Prawdopodobnie nie wiemy, czy nie będzie niżej, tak, ponieważ cena może schodzić nawet do 61,8%. 78,6, tak, to będą tutaj rejony obrony i powinny to być rejony obrony tej ceny. Dobra, tak na szybko, tak? Czyli rejony obrony 61,8 do 78,6, tak? Pierwsze rejony obrony. Sprawdzamy szybko Ethereum. 61,8 jak wy wiecie w co strzelił, tak? Także zejście idealnie. Zobaczcie jak rynek działa idealnie. 61,8 i jest reakcja, tak? I była reakcja bardzo ładna. Ale oczywiście Bitcoin nie ma chęci. Tutaj też jakieś opory powstały. Widzicie tutaj formację, jaka powstała negatywna formacja, tak? Objęcie bessy. Czarna świeca obejmuje białą świecę, objęcie bessy. Ale tu powstał pin bar, tak? Czyli widzimy, że tutaj tych poziomów pod szczytem aktualnym ATH, tak? Pilnuje podaż. Ale tutaj już popyt walczy, tak? Ponieważ tu popyt wybronił sobie tą półkę cenową, cena podeszła wyżej. Obrona przez podaż, zejście niżej, 38,2, już znowu obrona przez popyt. I widzicie, to jest walka, tak? Teraz tutaj nie ma, że na pin bara jest wejście, wchodzimy, cena idzie, nie wiadomo. Tak samo będzie jak na Bitcoinie, jest ta niepewność, co cena zrobi. Cena może tutaj tworzyć jeszcze korektę, tak? Zejść jeszcze do przeceny i ponowić atak, czyli tak jak na Bitcoinie, tak? Cena poszuka sobie kolejnego zejścia technicznego, kolejnego punktu. Już wtedy mierzenia tego impulsu. Nie musimy tam z dołu mierzyć. Czyli stąd mierzymy. 50% na razie jest bronione. Być może zejdzie też do 61,8 głębiej, tak? I zostanie jakiś atak o wyłamanie szczytu. Potwierdzenie korekty, tu była wtedy korekta prowadząca, no i tutaj ATH aktualny, tak? Tutaj jest bardzo silny poziom oporu, tak? To jest strefa, którą pilnuje podaż, tak? I nie odpuści, dopóki nie zostanie naprawdę mocny popyt, nie wejdzie, nie wejdą grubi, porządne wieloryby, żeby tutaj wyłamać te opory. Nie ma mowy o jeździe na wyższe półki cenowe. I tak to według mnie wygląda. Trzeba tu wyłamać aktualny ATH i ten szczyt do wyłamania strefa podażowa. Tu już jest strefa podażowa, widzicie, tak? Ten pin bar trzyma, czyli ta strefa tutaj tego pin baru już jest podażą też. Jeżeli zejdzie cena niżej, tak? Tu jest strefa podażowa też. Popytowa, sorry, nie podażowa, tak? Podażowa strefa jest tutaj. Tu, gdzie jest ta świeca, do samej góry, tu jest strefa podaży. Czyli jakiś taki kolor bardziej podczerwony, tak? Tu jest strefa podażowa. Tutaj strefa popytowa, nawet już widzimy, jest wyżej. Można to oznaczyć, że to jest taka strefa przy strefie, tak? Ale jeśli niżej cena by miała zejść 50% przeceny do 61,8, tu powinno być bronione. Może być reakcja już od 50 do strefy podażowej, zejście tutaj do strefy i stąd próba ataku, czyli analogicznie jak w Bitcoinie, tak? Korekta, atak, próba. Czy będzie próba udana, czy będzie nieudana, ja tego nie wiem. Dobra, szybko lecimy dalej. Co jeszcze tam było? XRP, szybko. Jeżeli zepchanie ceny do tych rejonów, impuls, jakaś reakcja, tak? Bądź reakcja wcześniej, tutaj widzimy, jest jakiś tutaj pin bar, czy też młotek, H4, sprawdzimy jak to wygląda. Tak. Strefa też popytowa, taka może troszeczkę słabsza, ale też może nastąpić tutaj, w tej strefie reakcja. Wszystko zależy, co zrobi Bitcoin, tak? Kiedy zareaguje, tak? Dobra. Bitcoin zareagował, także strefa popytowa, sprawdzamy sobie szybciutko XRP, tak? Strefa popytowa też zadziałała, tak? Tak jak mówiłem, jeżeli Bitcoin zareaguje bardzo dobrze, pozytywnie, analogicznie może być to na Ethereum, tak samo przełożyło się to na XRP, tak? Strefa popytowa, wejście do strefy i tutaj już widzimy, że tutaj napełniły się fajne, czy też duże worki popytu i cena została pchnięta wyżej. Co by to zmieniało w całej tutaj strukturze? Sugerowane C4 podejście. Overbalance tutaj widzicie trzyma, tak? To jest 100% niezaznaczone. Trzeba zaznaczyć szybko. XRP jest dosyć ciekawe według mnie. Także tam wcześniej zadawałem wam pytanie, czy warto mieć XRP w portfelu, czy nie warto? Nikt nie chciał odpowiedzieć. Fali drugiej. Overbalance. Czerwone. Nie widać. Teraz widać. Zaznaczamy 100% overbalansu fali drugiej. Czyli jeśli coś tu ma się zmienić, to cena musiałaby wybić 100% tego tutaj overbalansu. Według mnie, może według kogoś innego i już jest zmienione i też tak można na to spojrzeć, ale jak wybije 100% overbalansu, to już nie będzie, że tu jest C4, nie będzie, że tam w dół cena jeszcze schodzi do promocyjnych tutaj półek cenowych na piątce. Dla mnie układ jest tutaj zakończony, czyli mamy 1, korekta prosta. Wtedy byłoby tutaj A lub 2. Także jak cena wybije 100% overbalansu, tak? Prawdopodobnie 1, 2 i tu jest już korekta, wtedy 1, 2 i już mogłyby nastąpić tutaj większe wzrosty, tak? Dopóki ten overbalance trzyma, nadal jest taka teoria, czy też hipoteza, że może być zejście nawet do tej strefy popytowej, tak? Może być tutaj takie kolejne zejście, bądź niżej utworzenie fali piątej. Ja tego nie wiem, to jest hipoteza. Czyli tutaj też będzie tytanowy opór techniczny. Szczyt, wiadomo. Ten szczyt też jest ważny. Także przed tą ceną jeszcze tutaj są opory techniczne. Szczyt i tutaj kolejny. Tak to wygląda. Coś się dzieje, ile jest siły popytu, czy wybiją, czy nie wybiją, ja tego nie wiem. Dobra, tak na szybko jeszcze ostatni instrument Ethereum, XRP. Co tam było? Impuls fali pierwszej, korekta prosta na fali drugiej, bądź fala A dopiero. I tutaj to wszystko, ten cały impet, jest to dopiero fala C, nie, fala B. Fala B by to była, tak? Byłaby to fala B, ale jeżeli zostanie tutaj wykonane 5 fal, dla mnie nie ma fali B. Aktualnie cena jest według mnie w fali czwartej korekty. Być może 5 do góry i nie ma dla mnie fali B. Wtedy B znika. Jeżeli nie wykona cena i tutaj 100% zostanie wyłamane overbalansu korekty tutaj. Co to mi tu się wzięło? Tej korekty fali drugiej. Tu jest 100% overbalansu. O, będzie lepiej wyglądać jeszcze. To wtedy jest to podejście tylko trójfalowe i straszy tym, że może być pogłębiona korekta. Dobra. Na tym walorze też była przygotowana przeze mnie hipoteza. Wybroniony overbalance, warunek był taki, że cena nie może zejść poniżej aktualnego minimum dla fali czwartej. Wszystko fajnie technicznie, tak jak mówię, technika techniką, ale grubasy mogą zdecydować po swojemu. Tak, zobaczcie, 100% fali drugiej, czyli overbalance, fali drugiej idealne dojście, objęcie hossy w godzinach tam 5 rano, cena fajnie zareagowała. Technicznie liczyłem, że cena może zrobić małą korektę, dojechać do linii oporowej, znowu zrobić korektę, tak, i ruszyć tutaj na fali 5. Tam wcześniej było mówione w hipotezie i fala 5, minimalny cel. Niestety, pompa na Bitcoinie. Co, tu się nic nie pokazało? Pompa na Bitcoinie, tu jest analogicznie wtedy w dół, tak? Cena idzie w dół tutaj, tak? Ethereum do Bitcoina wtedy w dół. Cena nie może zejść poniżej 100% fali drugiej. To był taki warunek, cena zeszła, czyli zanegowała cały układ, nie ma C4, jest pogłębiona korekta, co było też sugerowane w mojej analizie. Także widzicie, fajnie wszystko technicznie może zadziałać, ale szybko to może być zmienione i wykasowane technicznie. Także szybko jeszcze wskoczymy, sprawdzimy. Już widać, tak? Już widać, co było zrobione. Nie było żadnego podejścia tutaj dla fali 5. 100% złamane overbalansu, oczekuje pogłębienia korekty, tak? I teraz analogicznie, jeżeli tu korekta się pogłębia, analogicznie Bitcoin może ruszać do góry, tak? To jest taka przeciwwaga. Jak tu do góry, to tam w dół. Czyli pogłębienie korekty. Była mowa o podejściu trójfalowym. Pamiętacie, mówiłem 127,2. Opór techniczny, zwrot ceny, prawdopodobnie fala B. Czyli pogłębienie korekty na niższe półki cenowe, także wtedy Bitcoin w górę, tak? Tu będzie się rozrysowała jakaś korekta. Czy ta korekta mogłaby być korektą pędzącą, taką bardzo dużą? Technicznie można tak sobie tutaj to podłączyć. 50% przeceny tej korekty jest wybraniane, ale cena jest silna reakcja, ale cena być może jeszcze będzie chciała zejść w dół. Według mnie może zejść tutaj nawet w te rejony. Zielono, mocno, popytowo, tak. Nawet w te rejony mogłaby zejść cena. Nie może przebić 100%. Jeżeli miała być to duża korekta, grubo. To jest minimalny rejon. Korekta pędząca na fali 2. Ten rejon to jest minimum. Maksimum jest do 100%, tak? To jest 100%, to jest maksimum, gdzie mogłaby cena zejść, mogłaby nastąpić reakcja, tak? Czyli technicznie mogłaby cena zareagować i Ethereum do Bitcoina puchłoby w górę, tak? Idzie na wyższe półki cenowe, ale co robi wtedy Bitcoin? No właśnie, wtedy Bitcoin jedzie na niższe półki cenowe, czyli analogicznie, tak? Ciężko to na 100% ogarnąć, jak to będzie. Ja nie jestem takim magikiem, także jak to wyjdzie, zobaczymy. Przecena na Ethereum do Bitcoina sugeruje nam pompowanie Bitcoina w górę, tak? Być może tutaj pod sufit tytanowy, skąd mogłaby cena jeszcze tutaj, tak, być mocno przez podaż tutaj dojeżdżana na niższe półki cenowe. Analogia byłaby taka, że stąd wtedy cena mogłaby się wyrwać do góry, utworzyć korektę pędzącą i Ethereum do Bitcoina pędzi na wyższe półki cenowe, a Bitcoin schodzi na niższe półki cenowe, tak, strefa tutaj, tak, ta strefa wtedy może przywitać, nie musi, ale może przywitać tutaj cenę Bitcoina. Tak, ta strefa. Jak będzie? Nie wiem. To nie jest łatwo ogarnąć, czy wiedzieć, tak, być takim przewidywaczem na 100%. Nie wiem, czy tacy są, że na 100% potrafią przewidzieć rynek. Ja nie potrafię. Coś tam czasem wyjdzie, tak, technicznie. Nie zawsze. Także wiecie, o co chodzi. Czekamy na kolejne tutaj ruchy cenowe. Przez weekend raczej nie powinno być chyba dużych ruchów cenowych. Prawdopodobnie poniedziałek, wtorek coś się zacznie, ale nigdy nie wiadomo. To jest rynek. Zobaczymy. Pozdrawiam. Cześć.